Dobrze, to ja chciałbym powiedzieć parę słów na temat metody szkoły austriackiej, czyli dla porządku należałoby najpierw powiedzieć parę słów na temat metodologii nauk, takiej większej ogólności, czym się w ogóle zajmuje metodologia nauk. Czym się zajmuje metodologia dowolnej nauki? Zajmuje się z jednej strony wyciekaniem tego na bazie jakich metod w obrębie danej dyscypliny wiedzy sformułować można sądy, które w sposób wierny i rzetelny opiszą rzeczywistość, w jakiej żyjemy. No i z drugiej strony, co jest z tym związane, docieka tego, jaki jest status tych sądów, czy postulatów, czy stwierdzeń, jakie składają się na daną dziedzinę wiedzy, czyli na przykład, czy są to sądy logicznie konieczne, czy może są to sądy hipotetyczne, które należy potem eksperymentalnie weryfikować, czy falsyfikować. Czy są to sądy, do których możemy dojść na drodze dedukcji, czy spekulacji, która jest niezależna od doświadczeń typu percepcyjnego, czy też nie. I jeśli chodzi o już teraz ściślej metodologię ekonomii, to myślę, że najogólniej rzecz biorąc można by tutaj wyróżnić trzy konkurujące ze sobą stanowiska. Pierwsze z nich to byłoby stanowisko, które się nazywa historycystycznym. Ja zacznę od niego, ponieważ o nim mam stosunkowo niewiele do powiedzenia. Uważam, że ono jest stosunkowo najmniej interesujące spośród tych trzech stanowisk. To jest stanowisko, które opracowane zostało, czy może świadomie się do niego odwoływano w drugiej połowie XIX wieku w Niemczech. Najbardziej znana szkoła historycystyczna to jest niemiecka, tak zwana niemiecka szkoła historyczna. I najogólniej rzecz biorąc można by powiedzieć, że stanowisko historycystyczne twierdziło, że nie istnieje nic takiego jak prawa ekonomii, to znaczy nie istnieją żadne powszechnie obowiązujące zależności przyczynowo-skutkowe, jeśli chodzi o zjawiska gospodarcze i ich badanie. Mises w ludzkim działaniu scharakteryzował podejście historycystyczne następująco. To jest przeświadczenie, że tam, gdzie mamy do czynienia z mądrymi przywódcami i cnotliwymi i posłusznymi obywatelami, tam wszystko jest możliwe. Nie ma żadnych zewnętrznych ograniczeń, które powiedzmy logiczna struktura rzeczywistości narzuca. I w związku z tym historycyści twierdziliby, że może w niektórych przypadkach rzeczywiście wprowadzenie płacy minimalnej powoduje bezrobocie, ale w innych warunkach już wcale nie musi. Kontrola cen w pewnych warunkach może prowadzić do powstania nadwyżek czy niedoborów, ale w innych już nie musi. To jest kwestia uwarunkowań instytucjonalnych, to jest kwestia uwarunkowań osobowych, tego jak mądrzy ekonomowie czy przywódcy nadzorują daną gospodarkę i żadnych a priorycznych ograniczeń na tym polu nie należy sobie stawiać. I ja nie będę dużo więcej mówił na temat historycyzmu i dlatego powiedziałem, że to jest stosunkowo najmniej interesujące stanowisko, ponieważ i to jest w zasadzie zarzut, jaki wobec niego wysuwają zarówno ekonomiści austriaccy, jak i neoklasycy, czy pozytywiści głównonurtowi, to jest to, że tego rodzaju stanowisko tak naprawdę neguje wartość czy istnienie ekonomii jako odrębnej dziedziny wiedzy, ponieważ zlewa ją w pewnym sensie z historią gospodarczą i w związku z tym nie stwarza jakiegokolwiek w zasadzie pola do prowadzenia teoretycznych rozważań na temat zjawisk gospodarczych. Drugie stanowisko, które chciałbym opisać, to właśnie byłoby stanowisko typowe dla szkoły austriackiej, przy czym można powiedzieć, że ekonomiści austriaccy, poczynając od Karla Mengera, byli pierwszymi, którzy w pełni świadomie stosowali pewnego rodzaju metodologię opartą na przekonaniu, że
Ekonomia jest jedną z nauk dedukcyjnych, to znaczy jest taką nauką, gdzie przede wszystkim musimy zidentyfikować pewne aksjomaty, pewne pierwsze zasady, to znaczy takie stwierdzenia, które mają status logicznej konieczności. Nie sposób im zaprzeczyć, czy nie sposób ich podważyć z tego względu, że ich podważenie wygenerowałoby sprzeczność logiczną. A w momencie, kiedy zidentyfikowaliśmy takie podstawowe postulaty czy aksjomaty, to na drodze logicznie poprawnego wnioskowania jesteśmy w stanie dojść do pewnych konkluzji, które cały czas są nam dostępne poprzez tą spekulację a prioryczną, czyli spekulację na bazie, można powiedzieć, introspekcji. Nie wymagany jest tutaj jakakolwiek konfrontacja z danymi percepcyjnymi, danymi zmysłowymi, ale mimo wszystko, i to jest najciekawsze, dla niektórych najtrudniejsze do przełknięcia, tego rodzaju wnioski jednocześnie dają nam pewien wgląd w tą otaczającą rzeczywistość danych percepcyjnych. I to było w zasadzie stanowisko, które dominowało przez większą część historii, już od czasów Arystotelesa. No wtedy nie istniała żadna dyscyplina, którą byśmy nazwali ekonomią, no ale Arystoteles też zajmował się pewnymi kwestiami ekonomicznymi. I oczywiście jako postać znana jako ojciec logiki, również tą właśnie metodę logiczno-dedukcyjną stosował do badań czy do spekulacji nad zjawiskami gospodarczymi. Tak samo późno-średniowieczni scholastycy zrzeszeni w ramach tzw. szkoły w Salamance też. Scholastycy znani są oczywiście jako kontynuatorzy tej tradycji arystotelesowskiej, logiczno-dedukcyjnej. Mówię, to też jeszcze było zanim powstała pewna dyscyplina, która wyodrębniła się w pełni jako ekonomia, ale te scholastyczne dociekania również oparte były na zasadzie logiczno-dedukcyjnej. No i też tą samą właśnie logiczno-dedukcyjną metodę stosowali wszyscy ekonomiści, których bylibyśmy w stanie nazwać ekonomistami klasycznymi, a przynajmniej zdecydowana większość z nich i też większość z tych, którzy zajmowali się przede wszystkim kwestiami metodologicznymi. Także to stanowisko zalicza ekonomię do nauk dedukcyjnych, takich jak na przykład matematyka czy logika. W zasadzie u ekonomistów austriackich ekonomia jest opisywana jako coś w rodzaju logiki stosowanej, logiczny opis różnych kategorii ludzkiego działania. Tym podstawowym aksjomatem prakseologicznym. Prakseologia to jest termin, którego Mises używa właśnie do opisu tej dyscypliny wiedzy, jaką jest logika ludzkiego działania, logiczny opis kategorii ludzkiego działania. A więc tym podstawowy aksjomat, jaki tu mamy, to jest właśnie to, że ludzie działają. I działanie jest tutaj terminem stosunkowo technicznym. To jest termin, który ma na celu oddzielenie tego rodzaju czynności, tego rodzaju aktywności, w jaką angażuje się człowiek, od wszystkich innych, można powiedzieć, relacji czy aktywności, które mają miejsce w świecie przyrody. Działanie jest czymś innym od deterministycznych czy probabilistycznych interakcji w świecie materii nieożywionej. Działanie jest czymś innym niż dokonywanie pewnych, nie chcę znowu powiedzieć działań, ale pewne zjawiska, które zachodzą na skutek impulsów, czy na skutek poddania się pewnym instynktom. Działanie to jest czynność świadoma, to jest świadomy wybór celów oraz środków, które podmiot działający uważa za najwłaściwsze z punktu widzenia osiągnięcia tego celu. I może ja dla przykładu podam kilka takich
praw ekonomicznych, które Austriacy wypracowali na bazie tej logiczno-dedukcyjnej metody. Oczywiście w ciągu najbliższych kilku dni te prawa zostaną opisane szerzej w konkretnych wykładach poświęconych konkretnym poddyscyplinom ekonomii austriackiej. No ale taki najprostszy przykład w zasadzie, a mimo to prowadzący do bardzo istotnych wniosków. Jeśli wyjdziemy od tego podstawowego aksjomatu ludzkiego działania i dodamy do tego taką zdroworozsądkową, oczywistą dla nas wszystkich przesłankę, że czas jest rzadki, przez co rozumiem to, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb w tym samym momencie, to z tego wynika, z tego możemy sobie wydedukować, że każdy podmiot działający ma pewną hierarchię potrzeb. Gdyby mógł wszystkie je zaspokoić w tym samym momencie, to nie musiałby tego rodzaju hierarchii konstruować. Ale tak nie jest, ponieważ czas jest rzadki. Jeśli ma hierarchię potrzeb, to z tego z kolei możemy wydedukować, czy oczywiście w pierwszej kolejności się będzie skupiał na tych potrzebach, które są bardziej istotne, bardziej pilne. Również to jest, jakby wynika z logicznej definicji, ponieważ gdyby skupił się na zaspokajaniu pewnej potrzeby, a potem stwierdziłby, że ona tak naprawdę jest mniej pilna od tych, które póki co zostały niezaspokojone, to jak gdyby byłoby to logicznie niespójne. I teraz jako, że bardziej pilne potrzeby są zaspokajane w pierwszej kolejności, mniej pilne potrzeby są zaspokajane w drugiej kolejności i później, to w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakimś jednorodnym zbiorem jednostek danego dobra, to z tego z kolei logicznie wynika, że pierwsza jednostka tego dobra zostanie użyta w celu zaspokojenia najbardziej pilnej potrzeby, druga w celu zaspokojenia trochę mniej pilnej potrzeby i tak dalej. W ten sposób na drodze logicznej dedukcji z aksjomatu ludzkiego działania Austriacy, czy bardziej konkretnie Karl Menger, opracowali coś, co nazywamy prawem malującej użyteczności krańcowej, co pomimo, że jest to efekt czysto jak gdyby logicznej procedury dedukcyjnej, spekulacyjnej, a priorycznej, pozwala nam odpowiedzieć, daje nam wgląd w bardzo istotne kwestie tyczące się wartości dóbr i jeśli chodzi o historię myśli gospodarczej, no to było to odkrycie przełomowe, które rozwiązało problem, tak zwany paradoks wartości, czy paradoks wody i diamentu, o którym jeszcze więcej usłyszycie w kolejnych wykładach, nad którym łamali sobie głowę myśliciele zajmujący się kwestiami ekonomicznymi od czasów Arystotelesa właśnie. Czyli na tym przykładzie widać, że to jest naprawdę bardzo potężna metoda badawcza i pozwala nam dojść do bardzo istotnych wniosków tyczących się funkcjonowania realnej gospodarki, pomimo że jest ona, jest ta metoda niezależna od tych wszystkich empirycznych zjawisk, na które się realna gospodarka składa. Czyli teraz może na razie tyle o samym podejściu austriackim i teraz w ramach lepszego naświetlenia jego wyjątkowości chciałbym je skonfrontować z trzecim podejściem z tych trzech, które wymieniłem na początku, czyli z podejściem pozytywistycznym, tym, o którym bylibyśmy w stanie powiedzieć, że dominuje ono obecnie w głównym nurcie. Jest bardzo ciekawą rzeczą, że tak naprawdę podejście pozytywistyczne zostało po raz pierwszy opracowane i wyartykułowane przez grupę filozofów, tak zwane koło wiedeńskie. Ciekawe jest to dlatego, że Wiedeń jawi się nam tutaj jako miejsce, gdzie powstawały różne nurty filozoficzne, różne metodologie, zupełnie również ze sobą sprzeczne, no bo oczywiście Mises jest również jedną z tych wiedeńskich osobistości, a jego metodologia była, jak już wiemy, całkowicie przeciwstawna tej pozytywistycznej. Najogólniej rzecz biorąc, stanowisko pozytywistyczne mówiło, że istnieją tylko dwa rodzaje zdań znaczących w sensie logicznym, znaczących w sensie poznawczym. Jeden typ to są zdania
aprioryczne, przy czym zdania aprioryczne były przez pozytywistów uznawane za tautologię, to znaczy za zdania, które nic nam tak naprawdę nie mówią na temat zewnętrznej rzeczywistości, zjawisk empirycznych. One po prostu opisują sposób, w jaki używamy języka. I zawsze sztandarowym przykładem, jaki jest w tym kontekście podawany, jest zdanie: wszyscy kawalerowie są niezamężni. No, oczywiście jest to zdanie logicznie konieczne. Nie żonaci. Wszyscy kawalerowie są niezamężonaci, ponieważ po prostu mamy do czynienia tutaj... Znaczy niezamężni też. Niezamężni. Mamy tutaj do czynienia z dwoma wyrazami synonimicznymi. Więc logiczna konieczność tego zdania wynika z tego, że w taki, a nie inny sposób używamy języka, w taki, a nie inny sposób definiujemy pewne słowa. Więc to był według pozytywistów jeden typ znaczących zdań, a drugi typ znaczących zdań to były zdania, które są empirycznie weryfikowalne. Jeśli jakieś zdanie jest empirycznie nieweryfikowalne, no to jak oni twierdzili, to jest to zdanie nonsensowne, to jest bełkot. A już z całą pewnością nie jest to zdanie, które jest nam w stanie, które jest poznawczo interesujące z punktu widzenia opisywania otaczającej rzeczywistości. I potem stanowisko pozytywistyczne było lekko zmodyfikowane przez Karla Poppera, który zaproponował, żeby to kryterium weryfikacjonistyczne, to znaczy kryterium mówiące, że zdania, które mówią nam coś na temat otaczającej rzeczywistości, zdania, które są naukowo interesujące, muszą być weryfikowalne, on postanowił, żeby raczej twierdzić, że one muszą być falsyfikowalne, a nie weryfikowalne. I myślę, że najłatwiej dostrzec czy zrozumieć wartość tej modyfikacji na przykładzie zdania: wszystkie łabędzie są białe. I możemy się zastanowić, czy tak naprawdę to zdanie da się zweryfikować. Owszem, możemy badać kolonie łabędzi, możemy liczyć łabędzie, możemy zbierać coraz większe próbki i twierdzić, że póki co wydaje się, że wszystkie łabędzie są białe. I możemy przez bardzo, bardzo długi czas żyć w przeświadczeniu, że wszystkie łabędzie są białe, po czym nagle odkryjemy jednego czarnego łabędzia, który to łabędź gdyby obala prawdziwość zdania, że wszystkie łabędzie są białe. I hipotetycznie możemy sobie wyobrazić sytuację, że nikt na całej kuli ziemskiej nie zdołał odkryć ani jednego czarnego łabędzia, ale czy to oznacza, że zdanie wszystkie łabędzie są białe jest zweryfikowane? Niekoniecznie. Możemy sobie wyobrazić, że istnieją inne planety, których atmosfera sprzyja życiu i tam w tym kontrfaktycznym, takim hipotetycznym wszechświecie, w którym na Ziemi nie ma czarnych łabędzi, że tam na tej jakiejś planecie do tej pory nieodkrytej są czarne łabędzie. Czyli problem z kryterium weryfikacjonistycznym polega na tym, że tak naprawdę nie da się definitywnie zweryfikować jakiegokolwiek zdania, które zawiera w sobie sądy na temat zewnętrznej, otaczającej nas rzeczywistości empirycznej. Popper zaproponował, że wystarczy, jeśli te zdania są falsyfikowalne. To znaczy, w przypadku tego zdania wszystkie łabędzie są białe, to, co gwarantuje, że ono jest naukowo znaczące, to jest to właśnie, że ono dopuszcza możliwość sfalsyfikowania naszej tezy, dopuszcza możliwość, że w toku naszych badań, naszych obserwacji znajdziemy w końcu jednego czarnego łabędzia. I czy to jest pozytywizm jako doktryna filozoficzna, czy doktryna epistemologiczna, czyli związana z teorią poznania, teorią wiedzy. I ten właśnie falsyfikacjonizm popperowski w latach 50. został zaadoptowany do ekonomii, w zasadzie zdominował z czasem ekonomię jako głównonurtowy paradygmat metodologiczny, głównie za sprawą Miltona Friedmana, który opowiedział się za popperowskim falsyfikacjonizmem w swoich kolekcji esejów, Essays on Positive Economics. Właśnie znajduje się sugestia, że aby ekonomia była naukowa, to ona tak samo musi formułować falsyfikowalne hipotezy, a potem je testować. Co istotne,
hipotezy te, tak jak zresztą w naukach przyrodniczych, mogą być oparte na nierealistycznych założeniach. To, że te założenia są nierealistyczne, jest stosunkowo nieistotne, tak długo jak tego rodzaju hipoteza ma dużą wartość prognostyczną, innymi słowy, nie tylko wyjaśnia pewne zjawiska gospodarcze, ale też potrafi przewidywać przyszłe zjawiska gospodarcze. Im lepiej potrafi to robić, tym jest to hipoteza mocniejsza, tym jest to hipoteza bardziej wiarygodna. Teraz może powiem parę słów na temat tego, dlaczego pozytywizm został odrzucony w zasadzie jako doktryna filozoficzna. Można powiedzieć, że w głównonurtowej filozofii nie ma już żadnych pozytywistów. Natomiast w ekonomii ten pozytywizm w duchu popperowskim cały czas ma się dobrze. Więc najpierw powiem parę słów o tym, dlaczego pozytywizm został odrzucony jako doktryna filozoficzna, epistemologiczna, a potem powiem parę słów, dlaczego uważam, że też powinien zostać odrzucony w ekonomii na rzecz właśnie podejścia prakseologicznego, które jest dużo lepsze, ma dużo przewag nad podejściem falsyfikacjonistycznym. W filozofii doktryna ta została odrzucona z wielu względów. Było bardzo wiele dobrych argumentów antypozytywistycznych. Myślę, że wystarczy, że przywołam w tym kontekście trzy. Po pierwsze, pozytywiści oczywiście zgadzają się z tym, że rolą nauki jest odnajdywanie, odkrywanie praw rządzących otaczającą rzeczywistością, to znaczy powszechnie obowiązujących regularności przyczynowo-skutkowych, ale problem polega na tym, że samo pojęcie związku przyczynowego nie jest czymś, co możemy w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek empiryczny sposób, do czego możemy się w jakikolwiek empiryczny sposób zbliżyć. To słusznie zauważył David Hume, który był autorem tworzącym w epoce zdecydowanie przedpozytywistycznym. Na gruncie pozytywistycznym nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odróżnić korelacji od związku przyczynowego. Związek przyczynowy to jest coś, to jest esencja wnioskowania logicznego, apriorycznego, dedukcyjnego i tak dalej, ale jeśli się takie bardzo surowe kryterium weryfikacjonistyczne czy falsyfikacjonistyczne przyjmie, zgodnie z którym znaczące naukowo są tylko te zdania, które da się empirycznie sfalsyfikować, no to w tym momencie nie jesteśmy w stanie żadnych praw sformułować, niezależnie czy ekonomicznych, czy fizycznych, czy chemicznych, jakichkolwiek, ponieważ odrzucamy pojęcie związku przyczynowego i tym samym odrzucamy wartość tej właśnie spekulacji, czy rozumowania apriorycznego i dedukcyjnego. Do tej samej kategorii, można powiedzieć, bytów, których w żaden sposób nie da się empirycznie zbadać, należy też świadomość. Możemy założyć, i nie jest to teza logicznie sprzeczna, że cały świat składa się nie z bytów działających, tylko z zombie, powiedzmy. A mimo to pozytywizm oczywiście zakłada, że naukowcy to nie są zombie, tylko są to byty świadome, rozumujące, potrafiące zbierać dane empiryczne, formułować hipotezy, testować te hipotezy i w związku z tym umożliwiać nam coraz lepsze rozumienie otaczającej rzeczywistości. Ale znowu, jeśli się przyjmie to kryterium pozytywistyczne, to nie tylko związku przyczynowego, ale też takiej kategorii jak świadomość, czy działanie na przykład rozumiane w ten techniczny, misesowski sposób, też musiałoby zostać oddelegowane do kategorii bytów nierealnych albo bezsensowych. I wreszcie trzeci argument antypozytywistyczny, o którym chciałbym wspomnieć, to jest to, że doktryna pozytywistyczna sama w sobie gdyby oblewa ten test znaczenia naukowego na gruncie pozytywistycznym. No bo czy zdanie, że wszystkie znaczące sądy muszą być albo tautologiami, albo zdaniami empirycznie falsyfikowalnymi, samo jest empirycznie falsyfikowalne? Nie jest, ponieważ możemy dokonywać coraz to kolejnych eksperymentów, formułować coraz to kolejne hipotezy,
I na bazie tego możemy mówić, owszem, to konkretne zjawisko należy do kategorii. Czy zdania opisujące to konkretne zjawisko należą do kategorii zdań falsyfikowalnych. Zdania opisujące to zjawisko też należą do kategorii zdań falsyfikowalnych i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego nie wynika, że nie ma takich zdań, które są jednocześnie a prioryczne i mówiące nam coś interesującego i ciekawego na temat zewnętrznej rzeczywistości. Żeby móc uzasadnić tego rodzaju stwierdzenie, tego rodzaju uniwersalne stwierdzenie, pozytywista musiałby sformułować argument filozoficzny właśnie, który nie byłby argumentem czysto tautologicznym. I tym samym sam podważyłby fundament, na którym pozytywizm stoi. Już abstrahując od tego, że takie pojęcia jak weryfikacja czy falsyfikacja same też nie są ani tautologiczne, ani też empirycznie falsyfikowalne, czy weryfikowalne. Czyli to jest może tyle chciałbym powiedzieć na temat słabości pozytywizmu jako doktryny filozoficznej. Teraz przejdę do słabości pozytywizmu, czy popperowskiego falsyfikacjonizmu jako paradygmatu ekonomicznego, metodologii ekonomicznej. Po pierwsze, moglibyśmy powiedzieć, gdyby przyjąć raczej podejście austriackie, logiczno-dedukcyjne, a nie falsyfikacjonistyczne, to byśmy zaoszczędzili dużo czasu. Innymi słowy, bylibyśmy w stanie przyjąć prawdziwość pewnych stwierdzeń na bazie logicznego wnioskowania, nie musielibyśmy potem poświęcać czasu na próby eksperymentalnego weryfikowania czy falsyfikowania czegoś, co z góry może zostać określone jako logicznie prawdziwe albo nie. No na przykład, myślę, że najlepszy w tym kontekście przykład to jest to, że moglibyśmy oszczędzić niezmierzonych cierpień tym wszystkim, którzy byli ofiarami wielkiego eksperymentu społecznego pod nazwą komunizm. Bo na krótko po rewolucji bolszewickiej w 1920 roku Mises w swoim eseju sformułował czysto logiczny, czysto dedukcyjny, czysto a priori argument mówiący o tym, że sprawnie czy racjonalnie alokująca zasoby gospodarka socjalistyczna nie jest w stanie funkcjonować. Nie z uwagi na to, że ludzie potrzebują pobudek pieniężnych, nie z uwagi na to, że mało prawdopodobne jest, żeby ludzie przyjęli ideały socjalistyczne, tylko z tego względu, że socjalizm to jest eliminacja własności prywatnej środków produkcji. Tam, gdzie jest wyeliminowana własność prywatna środków produkcji, tam oczywiście nie ma wymiany tytułów własności. Tam, gdzie nie ma wymiany tytułów własności, tam nie ma stosunków wymiany, czyli cen. Tam, gdzie nie ma cen, tam nie ma jednorodnej skali wartości opartej na liczebnikach głównych. Tam, gdzie nie ma tego rodzaju skali, tam nie ma żadnej możliwości porównywania zysków i strat płynących z danego działania gospodarczego i w związku z tym nie ma możliwości dokonywania racjonalnych działań. Działań, które są świadome swoich kosztów alternatywnych. I to był czysto logiczny wywód. Został on zignorowany przez budowniczych socjalizmu. Gdyby nie został zignorowany, to historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Mogłaby sobie pewna część świata oszczędzić 70 zmarnowanych lat. Więc to by była zdecydowanie jedna z przewag przyjęcia tego stanowiska, czy tego podejścia prakseologicznego. Druga jego przewaga to jest to, że w momencie, kiedy opieramy wartość pewnego sądu ekonomicznego na jego sile prognostycznej, a i jednocześnie przyjmujemy, że może ten sąd być oparty na nierealistycznych założeniach, to wtedy może być tak, że nawet jeśli nasze przewidywania sprawdzą się raz, drugi czy trzeci, to mogą się one sprawdzić wskutek czystego szczęścia, szczęśliwego zbiegu okoliczności, a nie dlatego, że
dany osąd jest logicznie spójny, logicznie prawdziwy, wydedukowany z jakichś aksjomatycznych podstaw i w związku z tym poprawnie opisujący otaczającą rzeczywistością. Można w tym kontekście podać taki przykład wymyślony przez Roderika Longa, filozofa, który napisał dużo ciekawych esejów na temat metodologii austriackiej. Możemy sobie, powiedzmy, że ktoś stawia hipotezę, że we wszechświecie istnieje taki byt jak siła tolkienowska. I ta siła tolkienowska co roku produkuje jeden film oparty na powieściach Tolkiena. I powiedzmy, że ktoś w roku 2001 stawia taką hipotezę. Ktoś mu mówi, ale to jest jakiś absurd, nie ma czegoś takiego jak siły tolkienowskie. Filmy w zupełnie inny sposób powstają. Po czym ta osoba mówi, poczekaj, zobaczymy, czy moje prognozy się sprawdzą. I przychodzi rok 2002, powstaje rzeczywiście film Drużyna Pierścienia, a może w 2001 powstała Drużyna Pierścienia, potem przychodzi rok 2002, powstaje film Dwie Wieże, potem przychodzi rok 2003, powstaje film Powrót Króla, no i osoba, która sformułowała tą hipotezę, mówi, widzisz, moje przewidywania się sprawdzają, moja hipoteza, ja się z tobą zgadzam, moja hipoteza jest całkowicie na nierealistycznych założeniach oparta. Wszyscy wiemy, że nie ma żadnych sił we wszechświecie, które produkują filmy, ale widzisz, że ta hipoteza ma dużą wartość prognostyczną. Jeśli się przyjmie takie założenie i parę razy się sprawdzi, no to można się już poczuć na tyle pewnie, że zacznie się jakieś znaczące, istotne swoje działania na takiej hipotezie opierać, zacznie się politykę gospodarczą opierać na tego rodzaju założeniach. No ale w momencie, kiedy, wracając do tego mojego przykładu, przyjdzie rok 2004, a potem 2005 i tak dalej, to się okaże, że tak naprawdę wartość prognostyczna tej hipotezy jest bardzo niewielka. Pomimo, że istniał taki okres, w którym czysty zbieg okoliczności mógł sprawić, że powstały pewne pozory jej słuszności, czy pewne pozory tego, że ma ona wartość w zakresie opisywania otaczającej rzeczywistości. Tymczasem szkoła austriacka, która bardzo dba o realizm opisu otaczającej rzeczywistości, przede wszystkim o realizm tych aksjomatów, tych pierwszych zasad, na których opiera ona swoje rozumowanie, swoje wnioskowanie. No oczywiście tą podstawową pierwszą zasadą jest, tak jak powiedziałem, aksjomat o ludzkim działaniu, gdzie podmiot działający to jest człowiek ze wszystkimi swoimi ograniczeniami i umownościami. Człowiek, który może się mylić, człowiek, który może mieć fałszywe przekonania i tak dalej. Nie jest to homo economicus zdecydowanie, znany ze szkoły neoklasycznej. Jest to człowiek motywowany najróżniejszymi pobudkami, nie wyłącznie pieniężnymi. Też jeszcze oczywiście pojęcie równowagi to jest takie pojęcie znane z ekonomii neoklasycznej, które postuluje całą masę nierealistycznych założeń. Ja nie będę w to wchodził teraz głębiej, jest osobny wykład na temat równowagi, tam powiem o tym więcej. W każdym razie widzimy, że zdecydowana druga przewaga podejścia prakseologicznego to jest to, że on dba o realizm swoich założeń i w związku z tym jego trafność prognostyczna nigdy nie może wynikać ze czystego zbiegu okoliczności. Trzecia przewaga podejścia akseologicznego nad podejściem pozytywistycznym, to jest to, że podejście prakseologiczne daje nam narzędzia, które umożliwiają nam interpretację otaczającej rzeczywistości w jednoznaczny sposób. Jeśli zgodzimy się z tym, że esencją podejścia pozytywistycznego jest jego wartość prognostyczna, to możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie pewien zestaw, pewien zbiór istniejących danych empirycznych okaże się być zgodny z dwoma wzajemnie sprzecznymi ze sobą hipotezami. Na przykład możemy wrócić do tego przykładu eksperymentu sowieckiego. Możemy sobie wyobrazić, że
Mamy z jednej strony pozytywistę, który twierdzi, że socjalizm nie jest w stanie funkcjonować. Może jest to pozytywista, który na przykład obserwował dużo ludzi, jego podejście jest takie bardziej antropologiczne i w związku z tym on uważa, że główny problem z socjalizmem to jest problem pobudek, że jeśli się uniemożliwi ludziom zachowywanie dla siebie wszystkich owoców swojej pracy, to oni nie będą zmotywowani do pracy i tak dalej. I możemy sobie wyobrazić, że jest drugi pozytywista, który twierdzi, że to nieprawda, że natura ludzka jest zmienna, da się ją modyfikować i w związku z tym da się wykształcić taką strukturę pobudek, która pozwoli ten problem jakoś obejść. No i widzimy, że ten socjalizm rosyjski, powiedzmy, funkcjonuje stosunkowo słabo, nie widać tych rzek mlekiem i miodem płynących. I teraz ten pierwszy pozytywista może powiedzieć, widzicie, moja hipoteza została zweryfikowana. Mówiłem, że ten problem pobudek jest nie do obejścia. Ale co może powiedzieć drugi pozytywista? Drugi pozytywista może powiedzieć, nie, jeszcze po prostu nie dość wiele wysiłku włożyliśmy w modyfikację natury ludzkiej. Albo może lekko zmodyfikować swoje pierwotne założenie i powiedzieć, no może to jest po prostu tak, że ci Rosjanie mają jakiś defekt psychologiczny, który im uniemożliwia wystarczające zaangażowanie się w tą sprawę, jaką jest budowa socjalizmu. Ale kto wie, może gdybyśmy spróbowali zacząć budować socjalizm w Stanach Zjednoczonych, to wyszłoby dużo lepiej, bo są ludzie znani ze swojej pracowitości, przedsiębiorczości itd. I w tym momencie okazuje się, że ktoś, kto wyznaje podejście pozytywistyczne, może zawsze się wymigać. I tak naprawdę podejście pozytywistyczne, które twierdzi, że to fakty mają mówić same za siebie, fakty empiryczne, nie daje nam żadnej możliwości zinterpretowania tych faktów. Tymczasem podejście prakseologiczne daje taką możliwość. My mamy do czynienia z pewnymi faktami, mamy pewną logicznie spójną teorię opracowaną na bazie aksjomatycznej i ona nam pozwala wybierać pomiędzy różnymi opisami faktów empirycznych. I na przykład w tym konkretnym przypadku ona nam oczywiście umożliwia wybór tego opisu, który jest logicznie spójny. I tutaj byłby to opis, który twierdzi, że no, ta gospodarka nie jest w stanie funkcjonować, bo nie ma tam systemu cenowego, nie ma możliwości porównywania zysków i strat płynących z danego działania gospodarczego. I pozwala nam odrzucić to rozumowanie, które twierdzi, że to jest kwestia jakichś cech psychologicznych i kto wie, może by się udało ten problem obejść, gdyby tylko w innym miejscu wielki społeczny eksperyment przeprowadzić. Innymi słowy, podejście prakseologiczne, które nie twierdzi, że fakty mówią same za siebie, tylko właśnie to, że potrzebujemy logicznie spójnej teorii, która poprzedza obserwację faktów, umożliwia nam tych faktów poprawną interpretację, co jest niemożliwe w przypadku podejścia pozytywistycznego. Myślę, że tyle można by powiedzieć na temat przewag podejścia prakseologicznego. I może w zasadzie już ostatnia rzecz, o której powiem, to jest kilka słów na temat czegoś, co nazywa się analizą kontrfaktyczną. Może zacznę od pewnego przykładu. Pozytywista skonfrontowany ze stwierdzeniem, że istnieją logiczne argumenty na rzecz tego, że wprowadzenie płacy minimalnej zawsze powoduje wzrost bezrobocia, mógłby powiedzieć nie. Zgadzam się, że czasami tak może być, ale spójrz na ten konkretny przykład, który ci ja tutaj podaję. Widzisz, w tym konkretnym kraju wprowadzono płacę minimalną i bezrobocie zmalało. I ja mam twarde, namacalne fakty na poparcie tej tezy. I teraz jak prakseolog, jak ekonomista austriacki może się odnieść do tego stwierdzenia? On się może odnieść do tego stwierdzenia w ten sposób, że powie,
że to nie jest tak, że wprowadzenie płacy minimalnej spowoduje wzrost bezrobocia w sensie jakimś absolutnym. To znaczy, że bezrobocie powiedzmy wynosi 10%, a po wprowadzeniu płacy minimalnej musi wynosić 15%, tylko twierdzi, że to bezrobocie będzie większe niż by było, gdyby nie wprowadzać płacy minimalnej. Niezależnie od tego, czy ono ostatecznie się okaże większe czy mniejsze w liczbach bezwzględnych. I to wynika z tego, że oczywiście w międzyczasie mogą się pojawić różne inne czynniki interweniujące, które sprawiają, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy. Może się okazać, że pojawi się na przykład jakiś znakomity przedsiębiorca, który wytworzy mnóstwo miejsc pracy i w związku z tym on jakoś zrównoważy ten negatywny efekt wywołany przez wprowadzenie płacy minimalnej. Innymi słowy, metoda prakseologiczna nie porównuje danego stanu rzeczy sprzed wprowadzenia pewnej zmiany z stanem rzeczy po wprowadzeniu pewnej zmiany, tylko porównuje stan po wprowadzeniu pewnej zmiany z tym stanem rzeczy, który miałby miejsce, gdyby tej zmiany nie wprowadzano. I to się nazywa analizą kontrfaktyczną. I tak naprawdę pierwszą osobą, która w sposób świadomy i bardzo elokwentny uprawiała tą analizę kontrfaktyczną, był Fryderyk Bastiat. Być może wielu z Was znany jest jego esej pod tytułem Co widać i czego nie widać. I tam istnieje przykład, bardzo znany przykład tak zwanej zbitej szyby, metafora zbitej szyby, w którym to przykładzie chuligan wybija okno. Początkowo obserwatorzy tego zdarzenia wyciągają z tego zdroworozsądkowy wniosek, że to szkodzi gospodarce, ale potem pojawia się sofista, który mówi, nie, to wcale nie szkodzi gospodarce, ponieważ tworzy miejsca pracy. Cóż by robili szklarze, gdyby nikt nie wybijał szyb w okna? I Bastiat zwraca naszą uwagę na to, że my nie możemy patrzeć tylko na to, że teraz szklarz ma pracę, tylko musimy wziąć pod uwagę ten scenariusz kontrfaktyczny. Musimy wziąć pod uwagę to, co by się stało, gdyby nikt szyby nie wybił. Gdyby chuligan szyby nie wybił, to szklarz może by akurat nie miałby nic do zrobienia w tym konkretnym przypadku, ale wtedy właściciel domu, w którym szyba została wybita, mógłby sprawić sobie na przykład nowy płaszcz i wytwórca płaszczy wtedy miałby coś do zrobienia. Innymi słowy, tam w momencie, gdy szyba jest wybita, to stan zatrudnienia się w ogóle nie zmienia, no ale dóbr jest zdecydowanie mniej niż by było w tym drugim scenariuszu, w którym szyba by pozostała w stanie nienaruszonym, a jednocześnie właściciel domu mógłby sobie sprawić nowy płaszcz. No i tak samo w tym przykładzie z wprowadzeniem płacy minimalnej. Niekoniecznie musi być tak, że zatrudnienie spadnie po wprowadzeniu płacy minimalnej. Może być tak, że wzrośnie z uwagi na to, że na przykład w międzyczasie pojawił się na rynku jakiś znakomity przedsiębiorca, który stworzył wiele nowych miejsc pracy, ale ten wniosek z analizy kontrfaktycznej płynący jest taki, że to zatrudnienie jeszcze bardziej by wzrosło, gdyby tego rodzaju ustawy o płacy minimalnej nie wprowadzić. Także to jest esencja analizy kontrfaktycznej. Metoda prakseologiczna porównuje pewien stan rzeczy z hipotetycznymi stanami rzeczy, z takimi stanami rzeczy, które mogłyby mieć miejsce, gdyby nie nastąpił pewien czynnik interweniujący. O czym czasem się zapomina, ale uważam, że to jest ważny element tego, co nazywamy analizą prakseologiczną. Myślę, że już mówiłem 45 minut, także może tutaj się zatrzymam i bardzo chętnie odpowiem na jakiekolwiek pytania czy wątpliwości. Może się chciałem zapytać. Właściwie tam już trochę trzeba, bo Misa używa chyba trochę jednak nieprecyzyjnego języka, bo on mówi wszystko o tym, że wprowadzanie zasad prakseologicznych jest apriorystyczne. A przy tym ja bym korzystał z takich założeń, że może nie tyle są empiryczne, a właśnie zdroworozsądkowe. Czas jest rzadki i tak dalej. I ja nie wiem, czy to nie wprowadza trochę właśnie zamieszania, że przyjmuje się, że to jest oderwane na zasadzie takiej aksjomatycznej, jak
logiczna, a to jednak tytuła założeń jak najbardziej zdrowych ustaw, tylko że takich podstawowych bardzo. No to prawda, to wprowadza pewne takie semantyczne zamieszanie, zwłaszcza powiedziałbym, że ktoś, kto jest złośliwym krytykiem, który nie ma zamiaru bawić się w pewnego rodzaju niuanse semantyczne sprzyjające życzliwej interpretacji stanowiska, z którym się nie zgadza, mógłby powiedzieć, wy też jesteście empirystami, dlaczego temu zaprzeczacie? I to prawda, w pewnym sensie tak, istnieje coś takiego, co się nazywa u Misesa subsidiary assumptions, nie jestem pewien, jak to zostało przetłumaczone w polskiej wersji. Powiedzmy, że jako takie założenia pomocnicze i też założenia pomocnicze oczywiście mają charakter empiryczny. Jednym z takich założeń pomocniczych jest sam fakt istnienia podmiotów działających, czyli ludzi. Bo nie ma oczywiście nic logicznie koniecznego w tym, że ludzie istnieją. Ludzie mogliby nie istnieć. Tak samo na przykład takie prawo ekonomii, jak ricardiańskie prawo asocjacji, które mówi, że efektywność jest zmaksymalizowana, kiedy każdy specjalizuje się w tym, w czym jest najlepszy. To jest oczywiście prawo logicznie konieczne, z tym, że gdyby, możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, i nie ma w nim nic logicznie niemożliwego, że wszyscy ludzie są dokładnie tacy sami, zupełnie się nie różnią, jeśli chodzi o swoje umiejętności, zupełnie się nie różnią, jeśli chodzi o dostępne im zasoby. I czy to by w jakiś sposób unieważniło to ricardiańskie prawo asocjacji? Nie, ono by jedynie sprawiło, że to prawo byłoby mało interesujące. Ono by nam nic interesującego nie mówiło na temat otaczającego świata. A więc oczywiście te pomocnicze założenia są empiryczne w takim najszerszym tego słowa znaczeniu. To, co jest istotne, to jest to, że tutaj mówimy o tym empiryzmie w takim bardziej technicznym tego słowa sensie, czyli przez empiryzm rozumie się tutaj coś, co rzeczywiście wymaga formułowania hipotez, a potem weryfikowania czy falsyfikowania tych hipotez. No ale wszyscy się zgodzimy, że fakt istnienia ludzi, albo istnienie rzadkości czasu, albo istnienie różnorodności międzyludzkiej, to nie jest żadna hipoteza. Żadnemu empiryście nie przyszłoby do głowy, żeby to traktować w takich kategoriach. Więc zgoda, te tak zwane pomocnicze założenia, które są niezbędne, żeby ugruntować tą logicznie spójną teorię w otaczającej rzeczywistości, która jest empiryczna i tego nikt nie kwestionuje, same w sobie też są empiryczne. Tylko że to wciąż oczywiście umożliwia wyraźne i jednoznaczne odróżnienie metody prakseologicznej od popperowskiego falsyfikacjonizmu. Jak często te aksjomaty prakseologii są dyskutowane? To jest takie coś, co wszyscy set in stone i w ogóle o tym nie ma dyskusji, czy jest jakiś dyskurs prowadzony? Dlaczego o to pytam? Dlatego, że się to skojarzyło z elementami Euklidesa, gdzie tam cała geometria Euklidesowa prowadzona i później nagle Szobaczewski przychodzi i jest wielka afera, tak? I zastanawiam się, jeśli jestem jasny, wystarczająco, nie. I zastanawiam się właśnie, czy nie będzie taki, nie znajdzie się w którymś momencie taki Szobaczewski, który sobie coś w ekonomii, w kontekście Misesa, który coś tam zamiesza, dorzuci albo odejmie z tych aksjomatów i nagle dużo się pozmienia. Znaczy Mises dopuszcza taką możliwość, znaczy to by wymagało podważenia aksjomatu o ludzkim działaniu, tak? Więc znaczy, trudno nam sobie pewnie wyobrazić na chwilę obecną, w jaki sposób tego rodzaju aksjomat można by podważyć. Tak? Gdyby się to komuś udało, to pewnie ex post byłoby dla nas łatwe do zrozumienia, no ale wymagałoby to wykazania na przykład prawdziwości determinizmu, prawda? Gdyby się udało wykazać prawdziwość twardego determinizmu, to rzeczywiście trudno nam by było traktować ten aksjomat działania w taki sposób, w jaki go traktujemy obecnie. Czyli wtedy trudno by było mówić o kategorii wyboru, bo tam, gdzie jest determinizm, tam nie ma wyboru. To by znaczyło, że ludzie tak naprawdę wcale nie wybierają swoich celów, wcale nie wybierają środków, które uważają za najbardziej adekwatne, że zachowują się dokładnie w taki sam sposób, jak cała reszta świata, przyrody. I to mogłoby rzeczywiście podminować status aksjomatu działania jako aksjomatu właśnie. I Mises w ludzkim działaniu dopuszcza taką możliwość. Przy czym on mówi, że aksjomat to jest, w tym aksjomat działania to jest coś, co on nazywa ultimate given, to jest ostateczna dana. Ona jest ostateczna w tym sensie, że
biorąc pod uwagę nasz obecny stan wiedzy, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie jej podważyć. Każda próba podważenia jakby generuje sprzeczność logiczną. Jeśli ktoś podważa, że ludzie działają, to znaczy wybierają cele i wybierają środki, to sam sobie zaprzecza, bo można mu odpowiedzieć, właśnie wybrałeś cel, twoim celem jest podważenie aksjomatu ludzkiego działania, środkiem do tego celu jest argumentacja, jakiej w tym momencie używasz, sam sobie zaprzeczyłeś, to jest sprzeczność logiczna. Wyobrażam sobie, że gdyby komuś udało się wykazać, że na przykład determinizm jest prawdziwy, to można by, musiałyby ulec przewartościowaniu te wszystkie kategorie, bo sama kategoria wyboru wtedy zdałaby nam się dosyć podejrzana. I Mises tak dopuszcza taką możliwość. Przy czym dodaje on, że na chwilę obecną nie mamy żadnych przekonujących dowodów, czy żadnych przekonujących przesłanek, żeby uważać, że determinizm jest prawdziwy. I w związku z tym aksjomat o ludzkim działaniu rzeczywiście może swoją tą aksjomatyczną podstawę zachowywać, przy czym wykazanie prawdziwości determinizmu jest no, na chwilę obecną trudne, na tyle trudne, że kategoria wyboru ma właśnie ten charakter pewnej ostatecznej podstawy. Czegoś absolutnie fundamentalnego, czegoś, czego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić w ramach jakichkolwiek kategorii bardziej pierwotnych, na przykład o charakterze czysto fizycznym czy chemicznym. Także no, ja się zgadzam, wątpliwość jest zasadna i czołowi ekonomiści austriaccy zdawali sobie z tego sprawę. Tylko, że to oczywiście, zdajesz sobie sprawę, to jest wtedy implikacje byłoby dużo szersze niż tylko implikacje dla ekonomii. To wtedy byłaby, implikacje sięgałyby naszego rozumienia wszystkich nauk społecznych. Wtedy może cała kategoria nauk społecznych musiałaby zniknąć. Zostać całkowicie zlana z naukami przyrodniczymi. Gdyby ktoś był w stanie wykazać i udowodnić słuszność determinizmu i tym samym wykazać, że kategoria wyboru jest, i działania właśnie jest kategorią iluzoryczną w jakimś sensie. Rozumiem, że ekonomiści się niespecjalnie przyjmują, że nawet po gdzieś już w późniejszych pismach modyfikował, dostosowywał się. Przyjął krytykę i sam zdawał sobie sprawę z pewnej słabości swojego stanowiska. Może nie całkowicie przyjął, ale trochę modyfikował, trochę stworzył trochę bardziej wyrafinowaną wersję. No to we Freemanowskiej to jest tak dosyć naiwne w sumie. Tak. Myślę, że można sobie pozwolić na stwierdzenie, że ta właśnie popperowsko-friedmanowska metodologia głównego nurtu jest filozoficznie dosyć naiwna i pozostaje taka po dziś dzień. Stosunkowo niewielki jest stopień refleksji, pogłębionej refleksji metodologicznej w szeroko rozumianym głównym nurcie. Myślę, że nawet można wytwierdzić, że tak naprawdę dzisiaj to jest pseudo-popercyzm, bo to się zajmował naukami ścisłymi przede wszystkim, fizyką. A jednocześnie w swoich innych opracowaniach, których trochę dotykał kwestii nauk społecznych, to w zasadzie można by podejrzewać go o inklinacje takie mizesowskie czasami. Jest taki jeden esej, który zajmował się metodologią nauk społecznych, który jest opublikowany w micie schematu pojęciowego, w którym on mówi, że nauki społeczne zasadniczo są zupełnie inne od nauk ścisłych, bo w naukach społecznych nie da się zastosować newtonowskiej metody, tak ją nazywa, newtonowskiej metody, że newtonowska metoda przewidywania tak naprawdę nie działa i trzeba zastosować coś, co on nazywa analizą sytuacyjną. I jako przykład analizy sytuacyjnej podaje tak jakiegoś hipotetycznego Ryszarda, który przechodzi przez ulicę i tam chcemy opisać jego zachowania, przechodzenia przez ulicę, to nie możemy tylko mówić,
mówić o fizycznych przeszkodach, które gdzieś tam wymija, ale też musimy mówić o takich rzeczach jak instytucje społeczne i tu mówię o kodeksie drogowym, o sygnalizacji świetlnej, o takich rzeczach, które prawda, jakieś obiektywnie istnieją i nakładają na niego ograniczenia, ale nie tylko. Musimy też mówić o pewnych subiektywnych elementach, takich jak cele, informacja, środki, a więc wrzuca do tej swojej analizy sytuacyjnej takie pojęcia typowo praksologiczne, byśmy powiedzieli właśnie. No można powiedzieć, że to Hayek jest takim nienaiwnym popierystą. No właśnie, on jest raczej takim, takim hayekistą, a Hayek takim popierystą, zresztą oni się znali dobrze i byli w sumie przyjaciółmi. I Hayek, którego byśmy mogli określić jako takiego wyrafinowanego popierystę, w jednym ze swoich wywiadów w ogóle nazwał esej Friedmana tak niebezpiecznym, jak ogólna teoria Keynesa. No to prawda. Więc pytanie właśnie, do jakiego stopnia można by używać tego pojęcia Friedman, metoda Friedmana-Popera, a do jakiego może lepiej jednak to prawda. No, zdehomogenizować ich. Zdehomogenizować by ich pewnie należało. Rozbić przeciwnika na opozycyjne grupy. Przeszacowujemy w tym momencie Friedmana albo uwłaczamy Popperowi pod tym względem. Myślę, że można by się zgodzić, że Hayek był takim wyrafinowanym, czy po prostu poprystą w pełnym tego słowa znaczeniu, a Friedman był pseudopoprystą, czy... No tak chyba go należy nazwać, bo nawet wulgarnym poprystą by go nie można nazywać, bo zakładało, że istnieje jakiś wulgarny poperyzm. Mark Blau, który kiedyś bardzo właśnie bronił Friedmana, że to jest wielki poperysta, po jakimś czasie w jednym z wywiadów powiedział, że to jest Mickey Mouse Popperianism, czyli... Poperyzm w wersji myszki Mimi, tak? W wersji kreskówkowej, byśmy powiedzieli. Ciekawostka lingwistyczna na język polski, jak przetłumaczono książkę, gdzie był ten wywiad, przetłumaczona to jako skłócona wersja poperyzmu. W Polsce jest taki dominuje tendencja do wprowadzania eufemizmu jakichś takich mocnych wersji. Jeszcze można dać pracę wyższego. Chodzi o to, że jeżeli ilość pieniędzy jest stała i wytwarzane są dobra, to bogacimy się wtedy, jeśli wytwarzane są dobre, tak? Czyli że nie, że pieniądze przepływają między nami, tylko jeśli wytwarzane są dobre i się zwiększa ilość, to sprawia, że się bogacimy. Ale analiza Bastiata akurat nie zajmuje się kwestiami pieniężnymi. Ale to jest istotne. Można tego odnieść do... No myślę, że raczej tego nie trzeba odnosić. Ten przykład zbitej szyby to jest właśnie przykład tego, że musimy myśleć w kategoriach kontrfaktycznych. Nie powinniśmy skupiać się na pozytywnych efektach czegoś, co się stało, zapominając jednocześnie, że gdyby to się nie stało, to nie tylko mógłby się pojawić dokładnie ten sam efekt pozytywny, który się pojawił, ale jeszcze więcej pozytywnych efektów by się mogło pojawić. Mi się wydaje, że nie powinniśmy tutaj mieszać w kwestii monetarnej. Czy mógłbyś podać jeszcze inne przykłady ekonomistów, którzy zajmują się analizą stanu kontrfaktycznego? No, z ekonomistów austriackich Hulsman na przykład, jeden z obecnie żyjących przedstawicieli, napisał w ostatnim czasie kilka bardzo ciekawych esejów na ten temat. Jeden z nich się nazywa A Realist Approach to Equilibrium Analysis. Nazwisko to jest Hulsman, jest umlaut nad U i dwa N. Jeszcze raz to tytuł. A Realist Approach to Equilibrium Analysis. Realistyczne podejście do analizy równowagowej. A drugi esej to właśnie coś miał, nie wiem, czy ty może pamiętasz tytuł tego drugiego eseju Hulsmana, który miał w tytule Counterfactual Analysis. Facts and counterfactuals in economic analysis. Tak, tak się nazywa.